13 grudnia Kościół czci włoską zakonnicę Marię Magdalenę Staracza. Konstancja urodziła się 5 września 1845 roku jako pierwsze z sześciorga dzieci Franciszka i Marii w starożytnym i uroczym mieście Castellammare di Stabia nad Zatoką Neapolitańską. Po chrzcie świętym oddano ją w opiekę Matce Bożej. Uczyła się w szkole prowadzonej przez siostry miłosierdzia. Od dzieciństwa pociągało ją życie zakonne. W wieku 12 lat wstąpiła do zakonu, ale ze względu na zły stan zdrowia po 2 latach wróciła do rodzinnego domu. Prowadziła życie podobne do życia zakonnego pod kierunkiem doświadczonego kapłana. Dwukrotnie jeszcze próby podjęcia życia zakonnego kończyły się niepowodzeniem ze względu na stan zdrowia. Została przyjęta do 3. zakonu serafitów. Śluby wieczyste złożyła 18 czerwca 1867 roku i przyjęła imię Maria Magdalena od męki pańskiej. Miejscowy biskup powierzył jej kierowanie stowarzyszeniem o nazwie Pobożny Związek Córek Maryi. Przez pewien czas katechizowała młodzież. W czasie epidemii cholery wraz z innymi kobietami pomagała chorym. Uczyła podstawowych zasad higieny, by zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy. Wtedy założyła zgromadzenie sióstr współczujących służebnic Maryi, a towarzyszące jej kobiety były pierwszymi członkiniami. Nowo powstałemu zgromadzeniu jej ojciec podarował część swojego pałacu, piękny ogród i wybudował kościół. Celem zgromadzenia była opieka nad chorymi i sierotami. Siostra Maria Magdalena całe życie cierpiała z powodu różnych, często niewytłumaczalnych problemów zdrowotnych. Nie przeszkadzało jej to w podejmowaniu intensywnego życia duchowego. Wiele się modliła, podejmowała posty i umartwienia. Z modlitwy czerpała siły do apostolstwa. Mówiła nawet: modlitwa jest najlepszym sposobem dobrego rządzenia. Bardzo zabiegała o to, by rozpoznawać i realizować wolę Bożą. Mówiła: wola Boża jest jedynym celem mojego życia. Wola Boża jest moim rajem. Swoim siostrom tłumaczyła, że świat odnowi się wtedy, gdy ludzie zrozumieją, że świętość może osiągnąć każdy. Żołnierz w wojsku, pacjent w szpitalu, student, gdy będzie odpowiedzialnie traktował naukę, rolnik przy swojej pracy na polu i gospodarstwie, urzędnik w biurze, kapłan gorliwie wypełniając swoją posługę. Realizując swoje powołanie życiowe, aby osiągnąć świętość, nie są potrzebne nadzwyczajne środki. Siostra Maria Magdalena, wycieńczona chorobą płuc, zmarła w opinii świętości 13 grudnia 1921 roku. Błogosławiona Maria Magdalena Staracze ma dla dzisiejszego świata 2 przesłania. Pierwsze dotyczy prawdziwego szczęścia, które ma swe źródło w wierze, wyrażającej się modlitwą. Wymaga to, by serce było pokorne, oddalone od dóbr materialnych, zwłaszcza od żądzy pieniędzy. Drugie przesłanie: prawdziwą radość osiągamy dzięki radości innych. Nasza radość to owoc zwracania uwagi na potrzebujących, czy to dzieci, czy samotnych, opuszczonych starców. Nic bowiem nie daje tyle szczęścia, co zobaczenie na twarzy brata uśmiechu wdzięczności i na nowo odnalezionej nadziei. Powiedział o niej postulator generalny Zakonu Sług Maryi, ojciec Tito Sartosi. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Maria Magdalena wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.